Akcje gaśnicze w blokach mieszkalnych to zdaniem strażaków jedne z najtrudniejszych zadań, przed jakimi stają w trakcie pracy. Utrudnieniem są m.in. ograniczona przestrzeń na klatkach schodowych czy niewystarczające systemy węży i hydrantów. Nowe przepisy prawa nakazują jednak zarządcom takich budynków wprowadzenie zmian w tych systemach, a pierwsze efekty widać choćby w Jastrzębiu-Zdroju w blokach górniczej spółdzielni mieszkaniowej. To ćwiczenia strażaków na blokach. Takie treningowe ewakuacje przeprowadza się, bowiem gaszenie pożarów w mieszkaniach i na klatkach schodowych to zupełnie inne zadania. Sprawy nie ułatwiają również same bloki, budowane kilkadziesiąt lat temu. Budynki z reguły są tak budowane, aby miały możliwość zapewnić określony sposób, stopień bezpieczeństwa, nawet w trakcie pożaru. Ten stopień może być jednak wyższy, jeśli w takim budynku istnieje przemyślana instalacja przeciwpożarowa. Tu w bloku numer 9 przy ulicy Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju od niedawna bezpieczeństwa mieszkańców strzeże właśnie taka instalacja. Dostosowując ten budynek do wymogów przepisów prawa, jakie narzuca nam rozporządzenie ministra, zostały wykonane zabezpieczenia w postaci pionów hydrantowych, stref rozdzielających w razie pożaru, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz oświetlenia awaryjnego. To wszystko ma w wymiernym stopniu podnieść bezpieczeństwo mieszkańców. Znaczy, na pewno będzie łatwiejsza ewakuacja mieszkańców z tego budynku, po to została ta instalacja wykonana. Będzie słyszalny, wyraźny dźwięk, sygnalizacja dźwiękowa, która będzie ostrzegała o jakimś zdarzeniu. Takie instalacje wkrótce pojawią się we wszystkich budynkach należących do górniczej spółdzielni mieszkaniowej.